wejście główne i od razu wjeżdżamy do zamku. Po środku drzewko, trzeba obejść wysepkę. Ale tu widzimy, że już dość rozegrano. O kurwa, pipa leży. Górne piętra runęły. Nic z tego nie będzie za bardzo. Ewentualnie można jeszcze zobaczyć, czy w pokojach zostało troszkę. O, ale piękny sufit. Zobaczcie to. Przepiękne mozaiki. Widok z okna. Tutaj ktoś podpalił jakieś papiery. O kurde, ale ruina. Powiem wam, że bardzo żałuję, że nie trafiłem tutaj wcześniej, kiedy wszystko jeszcze pięknie wyglądało. Ciekawe, co to za papiery. Jakaś gruba księga. Ciężko powiedzieć. Być może. No nie wiem. Tutaj kolejne papiery. Tu też sufit runął. Ale szkoda. Kurde, takie piękne miejsce było kiedyś. Trzeba będzie zejść na dół. Kurde, tu będzie widok. Zobaczcie. Całość runęła. Musimy stąd wyjść teraz w miarę w szybkim tempie. Idziemy tutaj. Mam nadzieję, że nic się nie zarwie pod nami. Bo widać, że wszystko wisi na włosku. Idziemy dalej. Może być tędy. Już z zewnątrz widać, że ruina. Zejdziemy na dół. Zobaczcie, jak ładnie kwiatki rozkwitły. Tutaj temperatura się utrzymuje, więc kwiatki kwitną cały rok. O, piękna palma. Kurde, kiedyś musiało tu być naprawdę pięknie. Zobaczcie, jak ładne udekorowane murki. I się stało. Po co to dotykasz? Szkło weszło. Tutaj muszla wmontowana.
ale już zniszczona. Część murku zniszczonego, szkoda. Tutaj mamy całość. Bardzo mi się podoba ten murek. Ładnie udekorowany. Zobaczcie, palma, a tu jest jej czubek. Zawsze się zastanawiałem, jak wygląda taka palma w środku, ale to jest normalny konar drzewa. Nic specyficznego. Tutaj co? Jakiś labirynt? Albo niegdyś było tutaj oczko wodne. O kurde. Ale ładny mostek klimatyczny. Zobaczcie, jak tu ładnie. Ale pięknie to zrobili. Wyobraźcie sobie, jak tutaj wszystko rozkwita, jak to wygląda. Tutaj widzimy nasz piękny obiekt. O, ciekawe, jakie ptaki tu możemy spotkać. Można było iść dalej. Tylko gdzie? Tam chyba jest brama główna. Dobra, teraz pójdziemy dołem i wrócimy zwiedzać nasz obiekt. Oliwki. Nie widać tutaj. Tu widzimy oliwki. Tylko ciężko mi powiedzieć, które są już zdatne do jedzenia. Ale tu ładnie. Zobaczcie, jaki mostek. Ale co to jest? Tu trzeba uważać na węże. Mogą gdzieś tutaj być. Przejdziemy sobie pod tym mostkiem. Kurde, ale piękna sprawa. Tu kolejny mostek. Wszędzie wokół drzewa oliwne. Adam, idź sobie tutaj, pięknie jest. Przejdź sobie przez ten mostek. No. Byłem przyciąć troszkę konopię indyjską, która nam tu wyrosła. Tak, tak, to wygląda jakby jakaś takie, taka fosa, nie? Idziemy zobaczyć dół. Kurde, tu też widzę wszystko w tragicznym stanie. Oby tylko nic na głowę nie spadło. Tutaj nie mamy żadnego sprzętu, a nieraz kask by się przydał. Nie ma się co śmiać, tutaj naprawdę jest niebezpiecznie. Zobaczcie, ja byłem przed chwilą tutaj. Zobaczcie, jak tam jest wszystko wygięte. Bym wiedział, że tak to wygląda, nawet bym tam nie wchodził. Ta cała ściana mogłaby runąć wraz ze mną. O, tutaj też piękny sufit. Jeszcze zostało kilka elementów pięknych.
niewiele. Naprawdę bardzo skromnie zostawili nam do zwiedzania. O, tutaj też sufit się posypał, ale szkoda. Musiał wyglądać pięknie. Schody runęły, a nawet troszkę zostało. Ale zobaczcie, barierka metalowa ciągła się aż do samej góry. Szkoda, że nie mogę się dostać do wieżyczki. Kurde, to by był fajny klimat. Może coś później wykombinuję, chociaż nie wiem, czy jest warto. Zobaczcie, tu mamy sufit. Wszystko potłukli. Kurde, szkoda. W część zniszczeń zaangażowali się ludzie na pewno. A duża część po prostu rozwaliła już natura. Spróbujemy jeszcze się tam wśliznąć do góry. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zważywszy na to, że miejsce jest naprawdę zrujnowane. Może tamtędy przejdę jakoś. Nie, tam nie ma wejścia, czyli tutaj. Tylko tędy mogę przejść. Dobra, spróbujemy. Ale najpierw, o kurde, tu jeszcze coś jest. Kolejna łazienka. Pisuary. Może spiżarka. Dobra, próbujemy. Ile się da wejść, tyle wejdę. O kurde, sypie się wszystko. Wiecie co? Chyba nie ma sensu tam wchodzić. Poza tym tutaj już też nie ma wejścia. A do wieżyczki i tak nie dojdę. Dobra, schodzimy na dół. Tych zbliżcze. Okej. Nie ma co ryzykować. Wychodzimy stąd. Czy tędy wyjdę? Wyjdę chyba okienkiem. Dobra, może być. To nie problem. Jesteśmy na zewnątrz. Postaram się znaleźć jakieś zdjęcia i wkleić, jak to wyglądało kiedyś, żeby wam urzeczywistnić, że naprawdę było tutaj pięknie. A tym akcentem zakończymy dzisiejszą eksplorację. Trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się już niebawem. Na razie.